Drugie Q&A na naszym kanale, czyli seria odcinków, w której pomagamy Wam w poprawnym doborze opon do Waszego samochodu, jak i do Waszych oczekiwań. Przypominam i zachęcam do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku, link do niej znajdziecie w opisie. A teraz przyszedł czas na zasubskrybowanie tego kanału i zaczynamy dzisiejszą serię pytań, jak i odpowiedzi. Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zadali pytania pod pierwszym Q&A-em i tym, którzy dodali się na naszą grupę na Facebooku. Dzięki za Waszą aktywność, a my lecimy z pierwszym pytaniem. Mam pewien dylemat, może mi pomożecie. Odebrałem nowe Audi A4 2.0 204 koni z quattro na oponach Goodyear F1 trzeciej generacji z homologacją do Audi. Jak wiadomo, jest to dość leciwa opona. Według naszej strony waży ponad 9 kg, nastawiona mocno na ekologię, BA, indeks H. Sprawuje się bardzo dobrze, lecz zależy mi na maksymalnym bezpieczeństwie. Czy warto zmienić opony na dwie generacje nowsze Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 albo może Pilota Sport 5 bez homologacji do Audi? Czy brak homologacji Audi przy w sumie niedużej mocy może wpłynąć na zachowanie auta? Rozmiar 245-40-18, robię długie trasy, bardzo rzadko dynamicznie pokonywane, ale jednak, więc opony touringowe typu Primacy 4 czy Turanza 6 raczej odpadają. Co sądzicie? Może bylibyście chętni zrobić test opon z i bez homologacji? Mógłbym w sumie chętnie użyczyć samochodu. Bardzo dziękujemy. Tak na dobrą sprawę, już taki test porównania homologacji robiliśmy, co prawda nie na naszym kanale, ale we współpracy z Willy Witem, więc też Wam podlinkuję ten materiał, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. Możecie sobie w nim zobaczyć porównanie homologacji stricte do Mercedesa, bo test przeprowadzaliśmy na Mercedesie, jak i opon z homologacją do McLarena. Różnice naprawdę były, ale nie będę tutaj więcej zdradzać, zobaczcie sobie ten odcinek. Natomiast wracając do samego pytania. Tak jak tutaj zaznaczyłeś, opony homologowane mają poprawić pewne aspekty, na które zwrócił uwagę producent samochodu. Często powtarzam tutaj, że jest to dość widoczne na przykład w sportowych modelach jak Audi RS3. Tam producent miał problem z podsterownością, no i Pirelli wyprodukowało oponę, która jest trochę węższa, tym samym bardziej naciągnięta i auto lepiej się na tych oponach prowadzi. Sama trzecia generacja Goodyeara to dobra opona, ale faktycznie no, mamy już teraz dwie generacje nowszy bieżnik, czyli Eagle F1 Asymmetric 6. No i generalnie napisałeś, że opona bardzo dobrze się sprawuje. Nie wiem, czy jest sens zmieniać tą oponę. Nie napisałeś, żeby Cię zawiodła w jakichś warunkach, więc tutaj chyba nie doszukiwałbym się na siłę, że może Cię zawieść ten model opony. I z czysto ekonomicznego spojrzenia bardziej tu bym Ci sugerował, byś je eksploatował, zużył je i dopiero później kupił nowsze opony do swojego samochodu. I teraz co wybrać? Wspomniałeś tutaj o Eagle F1 Asymmetric 6 i Michelin Pilot Sport 5. Na naszym kanale jest materiał, gdzie porównujemy te dwie opony, więc zachęcam do sprawdzenia tego materiału. Myślę, że pokaże on charakterystykę tych dwóch opon. I tak, biorąc pod uwagę to, co napisałeś, Michelin powinien być lepszy ze względu na Twój styl jazdy. Natomiast biorąc pod uwagę cenę i komfort podróżowania, postawiłbym na Goodyeara. Zaoszczędzisz, a na Goodyearze się nie zawiedziesz. Natomiast musimy tutaj mieć dwa parametry na uwadze. Goodyear wypada gorzej od Pilot Sport 5 podczas hamowania na mokrej nawierzchni i jest trochę mniej odporny na aquaplaning. To dowiódł nasz test i o tym też mówią testy, które są w sieci. Natomiast jak popatrzymy sobie na całokształt, to w tym przypadku postawiłbym na Goodyeara. Opony letnie 235-40-18 Yokohama V701, to są Advany, czy jakieś inne polecacie w tym rozmiarze? Bardzo ważna kwestia, decybele, które znajdują się na etykiecie, to są decybele zmierzone na zewnątrz samochodu, więc nie odnoszą się stricte do tego, jak ta opona generuje hałas i jest on przez nas odczuwalny wewnątrz kabiny samochodu. To jest naprawdę ciekawy temat, dość skomplikowany, przez to, że opony montujemy w różnych samochodach, więc ciężko to w jakiś sposób ujednolicić. Opony są w stanie emitować dźwięki o bardzo różnych częstotliwościach i dla jednego też mogą być głośne, dla drugiego mogą być ciche, więc tutaj jeśli chodzi o głośność, bazowałbym raczej na opiniach i o tym, co znajdziemy też w internecie, aczkolwiek sama etykieta i ta wartość, która się znajduje na etykiecie, bardzo dużo nam mówi, jeśli chodzi o samą głośność opony, więc bierzmy ją pod uwagę. Jednak
wiadomo, opinia to opinia i może być często bardzo mocno subiektywna, a nie obiektywna. Natomiast wracając do meritum, czy coś innego możemy polecić w tym rozmiarze? Yokohama w tym rozmiarze kosztuje 540 zł. Pytasz o model Advan, czyli o model bardziej sportowy, więc pójdę tym samym tokiem, dobierając dla Ciebie oponę. I teraz tak, w tym rozmiarze, w tej podobnej półce klasowej, jeśli chodzi o opony, mamy jeszcze Nexena i Falkena. Nexen model Enfera Sport w tym rozmiarze kosztuje 420 zł, a Falken FK520 kosztuje 495. I ja szczerze mówiąc, na Twoim miejscu chyba bym zaoszczędził w tym wypadku i postawił którąś z propozycji, jeśli chodzi o Nexena i Falkena. Są to bardzo do siebie zbliżone propozycje, jeśli chodzi o właściwości jezdne, więc pokierowałbym się ceną i wybrał Nexena. 420 zł, VS 540, no to na czterech oponach już robi się oszczędność. Powiedziałbym, że jest to zdecydowanie prawie bak paliwa, no ale też nie wiem dokładnie do jakiego samochodu, więc tutaj nie będę mówił, że to jest bak paliwa. W każdym bądź razie oszczędność jest spora. Jaką oponę kupić wielosezonową? Goodyear Vector 4 Season 3 generacji, opona, którą bardzo dobrze znamy. Continental All Season Contact, też ją testowaliśmy. I trzecia opcja Pirelli Stintura to All Season SF2. Tej opony akurat nie testowaliśmy, do Audi A4 B8 Avant 225 50 17. Rozbierzmy sobie te wszystkie trzy opony na czynniki pierwsze. All Season Contact, dość stara opona technologicznie, bardzo dobrze zbilansowana, jeśli chodzi o właściwości jezdne. Nie zawiecie nas zimą, bardzo dobrze też zniesie temperatury letnie. Powiedziałbym, że to jest najbardziej uniwersalna opona z tych trzech, które wskazałeś. I teraz popatrzmy sobie na cenę tych trzech produktów w tym rozmiarze, który potrzebujesz do swojego samochodu i ze szklanej kuli wybrałbym tutaj Pirelli Cinturato All Season SF2. Oczywiście śmieję się, ale w tym rozmiarze jest ona naprawdę bardzo korzystna cenowo. 584 zł w indeksie 98W, występuje też w indeksie Y, więc nawet gdybyś potrzebował oponę całoroczną, na której będziesz mógł się poruszać 300 na godzinę swoim samochodem, no to jest taka dostępna. Oczywiście jest ona ciut droższa, ale 98W, 584 zł. Wygląda to naprawdę bardzo korzystnie i względem Goodyeara jest to naprawdę fajna propozycja, patrząc na wszystkie testy, które są dostępne w internecie. No to myślę, że tutaj nie zawiedziesz się na tych oponach. Goodyear wypada ciut drożej w tym rozmiarze i właśnie z tego względu wybrałbym Pirelli, które naprawdę nie ma się czego wstydzić. Czy będzie kiedyś test nowego gracza Berlin Tires? Zasmucę Cię? Nie planujemy testów tych opon, z tego względu, że mamy w planie inne testy opon, o które pytacie, które często przywijają się w komentarzach, więc tutaj no Berlin Tires odpuścimy. Z tego co mi wiadomo, ten gracz jest już z nami kilka lat na rynku, nie tylko jako producent opon, ale też jako hurtownia, która swoją siedzibę ma za naszą zachodnią granicą. Cześć, szukam opon do Forda Mustanga i z przodu mamy 255, szerokie opony, z tyłu 275, profil 40, R19. Oczywiście opony wyłącznie z segmentu premium. Najbardziej ciekawi mnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 i Yokohama Advan V107. Bardzo często pytacie mnie o Goodyeara i Yokohamę. Powiedziałbym, że wręcz to się prosi aż porównanie tych dwóch opon. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki test, bo to już któreś pytanie z kolei, gdzie te dwa modele opon się przewijają. W 275-40-19, który potrzebujesz do swojego Mustanga, Goodyear jest aktualnie dość słabo dostępny na rynku, przez to jest drogi i z tego względu wybrałbym Yokohamę. Nie wiem, jakie są plany Goodyeara, czy ten bieżnik w rozmiarze 275-40-19 będzie produkowany, a patrząc na to, jak jest teraz dostępny, to wybrałbym Yokohamę, bo nawet jeśli by Goodyear przestał produkować ten bieżnik, no to wtedy nie będziesz miał problemu, wybierając Yokohamę, z dokupieniem opony w chwili, gdybyś ją na przykład uszkodził. Cenowo Yokohama wypada naprawdę dużo korzystniej, więc tutaj decyzja jest bardzo prosta. Yokohama.
Jakie opony wybrać do Accord 724 całoroczne? Auto robi małe przebiegi, około 5000 rocznie. Opona w rozmiarze 205-55-16, czy Yokohama 4S AW21, czy może Hankook Kinergy 4S2 w podobnej cenie. Bardzo mnie interesuje bieżnik zimowy, mieszkam na wsi. Proste, jeśli interesuje Cię bieżnik zimowy, to postaw na Yokohamę. Jest to opona, którą testowaliśmy, mówiliśmy, że wywodzi się ona z zimowej Yokohamy Blue Winter V901. Mogę się teraz mylić, ale wydaje mi się, że to był ten bieżnik. Też tej opony znajdziesz na naszym kanale, tam wszystko powiedzieliśmy, także obejrzyj i kup do swojego samochodu. Dlaczego nie sprzedajecie opon GT? Świetne opony wielosezonowe 215-50-17. Bardzo popularna marka za granicą, u nas nie ma dystrybucji tych opon i z tego względu ich nie sprzedajemy. Może jeśli kiedyś producent wejdzie na rynek i odezwie się też do nas, no to będziemy te opony sprzedawać. Aktualnie nie mamy nic takiego w planach. Szukałem opon letnich w rozmiarze 235-35-19 do BMW E92, 3-litrowy diesel, 231 koni. Zastanawiałem się nad Wretsteinami Ultra Vorti Plus lub R Plus. Tutaj pytanie, jaka jest pomiędzy nimi różnica? Pirelli P0 z homologacją oraz Continental Sport Contact 7. Ostatecznie kupiłem Continentale. Pytanie, czy to był dobry wybór? Moim zdaniem tak. A zaraz to uzasadnię. Jeśli chodzi o sam rozmiar 235-35-19, to zerknijcie na nasz kanał, bo tam mamy zestawienie opon w tym rozmiarze, gdzie pokazuję poszczególne produkty. Mówię, jakie są zalety poszczególnych opon. Sprawdzamy sobie też twardość mieszanki, jak i wysokość bieżnika, także to na naszym kanale. A my teraz wracamy do odpowiedzi na to pytanie. Vorti Plus i Vorti R Plus to opony, które są naprawdę w bardzo korzystnej cenie. Sam jeździłem na Vorti bez plusa, bo Vorti Plus to taki lifting tej opony w swoim prywatnym samochodzie. Vorti Plus jest bardziej komfortowe niż pierwsza edycja Vorti. Została zmieniona stopka w tej oponie, przez co jest ona bardziej komfortowa i nie straciła ona na swoich właściwościach jezdnych. Jeździłem na jednych, jak i na drugich. Natomiast jeśli chodzi o różnicę pomiędzy wersją z R a wersją bez literki R w nazwie, no to R-ka jest bardziej sportowa, to okno temperaturowe jest jeszcze mniejsze w tej oponie, trzeba ją dogrzać, ale dzięki temu jest też ona bardzo odporna na zużycie, na temperaturę podczas sportowej jazdy, więc jeśli ktoś szuka takiej trochę bezkompromisowej opony, to tutaj Vorti R Plus polecę. Natomiast samo Vorti Plus idealnie sprawdza się do szybkich hot hatchy, gdzie szukamy opony, która zapewni nam jak największe doznania, jeśli chodzi o sportową jazdę. Trzeba mieć natomiast na uwadze to, że wymaga ona pewnego dogrzania. Nie działa ona od razu idealnie, więc tutaj o tym wspominam, żeby nikt nie zapomniał, decydując się na tą oponę. Pirelli P0, wymagają one lekkiego też dogrzania, powiedziałbym, że to taka bardziej charakterystyka Wretsteina, mają one dość twardą mieszankę, natomiast Sport Contact 7 wydaje mi się, że będzie taką idealną propozycją dla Ciebie, jest to opona, która powinna być najbardziej uniwersalna, będzie od początku gwarantować jak najlepsze osiągi w Twoim samochodzie. Jest też ona bardzo nowoczesna technologicznie. Tam Continental zastosował taki fajny patent samoblokujących się klocków bieżnika na bokach opony. Ma to zapewniać jeszcze większą sztywność podczas pokonywania zakrętów. I patrząc też na testy porównania, jest to naprawdę świetna opona, więc nie zawiedziesz się i myślę, że to był dobry wybór do Twojego samochodu. Szukam opon letnich do mojego BMW E60 530D, moc podniesiona na 280 koni, 600 newta, czyli opona faktycznie ma co przenosić na asfalt. Ostatnio miałem Bridgestone Potenza Sport, rozmiar opon to 275-30-19, wytrzymały 2 lata, około 30 tysięcy kilometrów. Oponki ok, ale tylko w jednym sezonie, gdzie kleiły fantastycznie. Ponowne założenie opon rok później, wielkie rozczarowanie, guma stwardniała. Szukam na ten rok czegoś naprawdę dobrego. Czytałem wiele dobrego o Michelinie Pilot Sport 4S, faktycznie jest to najlepsza opona, czy jest coś relatywnie dobrego w lepszej cenie? Powtórzę się, ale w tym rozmiarze i w bieżnikach, które są dostępne w tym rozmiarze, to po prostu polecam Sport Contact 7. Nie zawiedziesz się, powiedziałem, że tej oponie sprawdź sobie też porównanie modeli w 235-35-19. Jeśli chodzi o samego 4S-a, no jest to starsza technologicznie opona, bardzo dobra. Testowaliśmy ją na Silesia Ringu na suchej, jak i na mokrej nawierzchni, więc jest to produkt, który ma już swoją renomę. Jeśli chcesz, to jest
potwierdzone przez wielu użytkowników. 4S jak najbardziej, ale mimo wszystko, skoro zdecydowałeś się na potęgę Sport, to myślę, że nie boisz się nowych modeli opon. Sport Contact 7 będzie to naprawdę fajna propozycja dla Ciebie. Odnosząc się do samej potęgi Sport, trzeba mieć na uwadze, że ona ma dość niski bieżnik, nie ma tam za dużo mięsa, że tak powiem, więc no nie dziwię się, że też wytrzymały tylko 30 tysięcy kilometrów, biorąc pod uwagę, że w tym samochodzie jest też 600 Nm, więc no ta opona naprawdę ma co robić. Nie wiem, na jakie opony wielosezonowe zdecydować się do samochodu rodzinnego C4 Picasso 215 55 16. Jeżdżę po Pomorzu, zimy tu są nikłe, ale warunki potrafią się szybko zmienić. Często jeżdżę w kierunku Kościerzyny, a tam zimą na krętych zakrętach warunki są cięższe. Kręte zakręty, no to słuszna uwaga, zakręty są kręte. Zastanawiałem się nad Yokohamą Blue Earth lub Falconami AS210. Komentarze wśród oponiarskich serwisów znam już na pamięć, a wśród polecanych wyłania się także inny produkt. Barum i jego długa gwarancja pomocy. Wszystkie trzy bieżniki, które wskazałeś, są tak na dobrą sprawę bardziej zimowe, a skoro zimy są nikłe, a pogoda czasem potrafi zaskoczyć, to w tym rozmiarze tutaj jeszcze trochę bardziej Ci zamieszam, bo ja wybrałbym Hankooka. Z tego względu, że jest to opona najbardziej uniwersalna, ta mieszanka, jak i sama konstrukcja jest dość zbilansowana względem opon, które tutaj zaproponowałeś, nad którymi się zastanawiasz do swojego samochodu. Hankook nie będzie pływać latem, zimą też Cię nie zawiedzie. Sam tutaj napisałeś, że niby są nikłe, więc bardziej bym postawił, żeby ta opona spisywała się idealnie w tych warunkach przejściowych, więc tutaj myślę, że Hankook będzie idealny. Kończymy nasze dzisiejsze Q&A. Pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem znajdziecie link do naszej grupy. Tam nie tylko ja, ale i całe nasze biuro obsługi klienta odpisuje na Wasze zapytania dotyczące opon. Także jeśli macie jakieś bardziej zawiłe pytania, na które potrzebujecie odpowiedzi, to wbijajcie na naszą grupę. My widzimy się już w kolejnych odcinkach. W niedzielę, już to zaspoilerowałem, film o nowościach oponiarskich, czyli nowości opon letnich na 2023 rok. What? A dobra, przepraszam Was tutaj, Przemek stał na straży, że tak powiem, publikacji naszych materiałów. Nowości są już na naszym kanale, także wbijajcie, oglądajcie, a my tak czy inaczej widzimy się już w kolejnych odcinkach, także do zobaczenia. Cześć! W doborze opon do samochodu. I co? Zaczynamy chyba... Ja jeszcze raz czekam.